Premier Donald Tusk zapowiada likwidację Funduszu Kościelnego. Rząd powołuje zespół, który ma przygotować zmiany w prawie. Chce, aby zadania finansowane do tej pory z Funduszu Kościelnego były pokrywane z odpisu podatkowego wiernych. Likwidację Funduszu Kościelnego liberalno-lewicowi politycy zapowiadali już w kampanii wyborczej. Teraz przechodzą do czynów. Jeśli uwolnimy Kościół od politycznej władzy i uwolnimy Kościół od publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla Kościoła. Rząd próbuje przekonać obywateli, że państwo finansuje Kościół z budżetu. Rządzący pomijają jednak historyczny kontekst, który jest kluczowy, aby zrozumieć zadania Funduszu Kościelnego. Powstał w latach 50. XX wieku, miał być rekompensatą za zagrabiony przez władze PRL majątek Kościoła katolickiego, który wierni budowali przez wieki, przypomina prawnik dr Krzysztof Wąsowski. Wtedy nawet komuniści uznali, że jednak za taką grabież ustawową ziem kościelnych należy się jakiś rodzaj odszkodowania. Stąd też powołano coś, co nazwano Funduszem Kościelnym. Przekazywane przez dziesiątki lat środki z budżetu nigdy nie wyrównały ogromnych strat, jakie poniosły parafie, zakony oraz instytucje kościelne. W tym roku państwo przekazało na fundusz 216 milionów złotych. W budżecie na 2024 rok rząd Donalda Tuska zaplanował 257 milionów. Ponad 90% środków z funduszu kościelnego pokrywa ubezpieczenia społeczne sióstr zakonnych, zakonników, księży, misjonarzy i misjonarek, którzy nie mają etatów, wyjaśnia prawnik dr Michał Skwarzyński. My mówimy o osobach, które bardzo często z uwagi na to, że nie wykonują w ogóle żadnej pracy zarobkowej, nie byłyby w stanie, gdyby nie fundusz, odprowadzać własnych składek zdrowotnych, chorobowych, rentowych, emerytalnych itd. Rząd proponuje, aby zadania finansowane obecnie z Funduszu Kościelnego były pokrywane przez wiernych z nowego odpisu podatkowego. Tak, aby wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości. Jedni więzi z Kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy. Trudno jednak mówić o sprawiedliwości w sytuacji, gdy krzywdy majątkowe Kościoła i wiernych nie zostały naprawione. Grabież majątku przez komunistów ograniczyła nie tylko działalność duszpasterską, ale również charytatywną Kościoła katolickiego. Jeżeli my mówimy o ochronie prawa człowieka do własności i Kościół tej własności został pozbawiony, a w ramach konsensusu doszło do wytworzenia funduszu, to należy to respektować. Jeżeli państwo nie spełni tego wymogu, w oczywisty sposób złamie konstytucję i w oczywisty sposób złamie prawa człowieka. Zmiany w przepisach dotyczących Funduszu Kościelnego rząd chce przeprowadzić zwykłą ustawą. I tego dopilnujemy. To jest zbyt dużo pieniędzy, publicznych pieniędzy, które idą niepotrzebnie na Kościół i na instytucje kościelne. Zapowiada wiceminister sprawiedliwości z Lewicy Krzysztof Śmiszek. Jednak zgodnie z konkordatem, czyli umową międzynarodową między Polską a Stolicą Apostolską, wszelkie zmiany prawa dotyczące Kościoła muszą być z nim konsultowane. Sama taka zmiana, że tak powiem lekkomyślna, samą ustawą jedynie poprzez działanie strony rządowej, wydaje się mocno kontrowersyjna z punktu widzenia umowy międzynarodowej, jaką jest konkordat. Rzeczowej rozmowy z rządem oczekuje ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Mam nadzieję, że nikt nie chce regulować spraw Kościoła w Polsce bez pytania go o jakiekolwiek zdanie w tym zakresie. Wcześniej ze strony rządu Donalda Tuska pojawiły się zapowiedzi ograniczenia lekcji religii w szkołach.